czas, aby wyróżnić najlepszego zawodnika z każdej drużyny. Zapraszamy na środek. Artur, Barański Bartek, Karpaty 2007-1, Zuzak Dawid, Domarac, Zwierczak Patryk, Karpaty 2007-2, Maciusa Oliwier, Kopytowa, Dusza Bartek, Iskrzynia, Śmiech Krystian, Karpaty 2006, Paweł Bartłomiej. Szarnie, Maria Robert, Iwo Życe, Abaj Miłosz, Iwonik Zdrój, Szoczak Franek, Urocha 2008, Szyfany Adrian, Wasiliska, Jelas Kamil, Czesio, Mario Mikołaj, i Groza 2006-2007, Kolejnić Grzegorz. Brawo, gratulacje, super wyróżnienia. Szybki mają. Teraz przyszedł czas, aby poznać najlepszego bramkarza w wielolinii lokalizacji. Zapraszamy na środek Koszyra Kacper. Brawo! Barek, szacunek, mega forma. Jesteś kozakiem. Zamknąłeś klatę. Wycofaj się i sobie stój. Tak, stój. Super. Najlepszym strzelcem tegorocznej edycji Wigo Ligi Lokalizacji został Bruno Marte. Zapraszamy do tego. Szacun, Barto. Ile go im kupiłeś? 30. Wow, super. Oby tak dalej, Barto. Najlepszym zawodnikiem Wigo Ligi Lokalizacji został Bruno Kacper. Zapraszamy do tego. Chodź, kapi, kapi, tutaj. Kacperek, oby tak dalej. Dla ciebie. I nie odchodźcie, nie odchodźcie. Pozostały nam jeszcze indywidualne nagrody specjalne ufundowane przez dyrektora Akademii Piłkarskiej Bartomek i Jakuba Popiarza. Zapraszamy na środek. Kopersyńska Gabriela, Paszek Wiktor, Darsa Fili i Tami Zidowe, Melko Balowani. Tyle do przodu. Dla ciebie gratuluję, Paszka, Wiktor. Mieliśmy spore wątpliwości, wiesz, najlepszy bramkarz ty czy Kacper, padło na niego, ale ty masz specjalne wyróżnienie. Czuj się jak najlepszy bramkarz, bo naprawdę byliście na bardzo równym poziomie, jesteś super. Tak? Kto był jeszcze poproszony? Proszę, dla ciebie puchar. Tak, ty masz puchar. Tym oto sposobem doszliśmy do końca tegorocznej kolejki Wigo Liga Lokalizacji w tych jakże ciekawych warunkach. Jeszcze na sam koniec kilka słów skieruje dyrektor Akademii Jakub Popiarasz. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za tę edycję Ligi Lokalizacji. Podobnie jak podczas wcześniejszych ceremonii, chcę podkreślić duże zaangażowanie naszych trenerów, którzy dają z siebie maksimum możliwości i dbają o to, abyście podczas zajęć treningowych się rozwijali. Brawa również dla rodziców, którzy Was wspierają. Dziękuję za kolejną edycję. Życzę Wam udanych treningów, rozwoju. Jesteście taką kategorią wiekową, która część z Was po prostu pójdzie do klubów, LKS-ów, do Karpat i tak dalej, bo jesteście najstarszą kategorią. Dlatego każdemu z Was życzę wszystkiego dobrego, sukcesów, zaangażowania i powodzenia. Tę obecną edycję Wigo Ligi Lokalizacji uważam za zamkniętą. Dziękuję. Wielkie brawa